tym się wiąże intergencjonizm i ograniczenie wolności gospodarczej. Lepiej o kratów kryzys to świetna, wymarzona wręcz okazja do trudno odwracalnego poszerzenia swojej władzy kosztem skutecznych rozwiązań obywateli. Tymczasem nie byłoby tego kryzysu bez zepsucia mechanizmów rynkowych przez rządy i rozległego złodziejstwa. No a teraz ci co zepsuli cegałek, to chcą nam poprawić. Ja tu zaznaczam jeszcze, pozostając na tej ekonomicznej płaszczyźnie, że pewne efekty pozytywne jednak kryzysu jednak są, choć pomniejsze. Jeżeli pusty pieniądz znika, to się trochę tym samym urealnia, że jesteśmy nieco bliżej zasady, że pieniądz powinien mieć pokrycie w dobrach. Następnie ceny ropy znormalniały, a to dlatego, że przedtem była nadwyżka z tego pieniądza, który spekulanci lokowali między innymi w surowcach. A teraz, żeby oni stracili wszystko tam na giełdzie, to teraz sprzedają ropę, żeby mieć z tego zapłacić, prawda, swoje rachunki. Dla Rosji to gorzej. Dlatego zresztą skąd ta cała awantura gazu. Rosja i dochody Rosji z ropy strasznie zmalały i oni są. Bo oni są pod murem, to oczywiście wymachują szaberką, naprawdę grozi im poważne, że jest na granicy bankructwa z powodu tego, że ropa spadła też sobie 100 dolarów. Na Rosji to jest zupełnie klęska kosmiczna. Większy tam kryzys będzie tego niż w Stanach, już uzależnili od tego. Już myśleli, że zawsze będzie ropa 3 razy za drogę. Jeszcze z pozytywów kryzysu to wspomnę o to, że trochę ludzie zaczęli się interesować ogółami ekonomii. Mimo propagandy zbawionej rady państwa zaczynają się pytać, czy to jest okazja, żeby te rzeczy publicznie wyjaśnić. O Polsce już wspomniałem, nasz kryzys to ma charakter pochodny, czy nasze banki mają centralę za granicą, które każą zaciskać pasa. Następnie zniknięcie pustego pieniądza spowodowało spadek popytu na tradycyjne przedmioty spekulacji, czyli waluty i obligacje. I w związku z tym nie ma na niechętnych, złotówka staniała zresztą w niezgodzie ze swoją siłą nabywczą. No tak płacimy za cudzego grabieża. Jeszcze a propos kursu złotego, to niewykluczony jest czynnik polityczny, to znaczy oczywiście Niemcom i innym krajom, zwłaszcza w perspektywie przystąpienia Polski do euro, jest na rękę, żeby kurs złotego był niski, gdyby nasze kapitały są przycinane w dół. Teraz proszę Państwa o tym szerszym tle. Chodzi o to, że państwo stale kradnie i ta nieetyczna strona jego działalności rzutuje na gospodarkę. Ja zacznę tu od takiego cytatu. Proszę słuchać. Ilekroć banda złodziei uchwyci władzę, potrafią oni zagrabić całe państwo, nie obawiając się wcale represji prawa, ponieważ czują się silniejsi od prawa. Są to jednostki o skłonnościach oligarchicznych, spełnione tyranii i panowania, a dokonując potwornych kradzieży, osłaniają je dostojną nazwą majestatu legalnej władzy i rządu, które są w istocie dziełem rabunku. Po lekko archaicznym języku poznają Państwo z pewnością, że to nie jest cytat z gazety bieżącej. To jest fragment z pierwszego zachowanego komentarza do Dekalogu, dzieło żydowskiego filozofa Filona z Aleksandrii z pierwszego. No, z naszych czasów mam jeszcze krótki cytat, piosenka Kofty. Gwatemala nie dostrzega, że elita władzy kradnie. W tych wypowiedziach i w potocznej opinii, która w naszej Gwatemali panuje, kryje się jednak pewna nieścisłość, bo kradzież ze strony władzy kojarzy się głównie z nadużyciami indywidualnymi, z łapówkarstwem, stawianiem przytargów, synekurami, manipulowaniem ustaw. Tymczasem też tego rodzaju korupcja ma w Polsce duży zasięg, nie w niej leży istota problemu. Państwo jako instytucja skłonna jest bowiem wyzyskiwać i gnębić obywateli, dopiero stąd wynikła władza kasa, przyciąga do korytarza zastępy złodziei łapówkarzy.
I tę obserwację można zresztą wywieźć ze starożytności. Mamy tu taki znowu cytat biblijny tym razem. Jest chwila cierpliwości. Oto jest prawo króla mającemu ponad wami panować. Synów waszych będzie odbrał do swojego rydwanu i swych koni, aby biegali przed jego rydwanem. Uczyni ich tysiącznikami, pięćdziesiątnikami, żołnierzami, robotnikami narodzi swojej, żniwiarzami. Przygotowywać będą broń i zaprzęgi do rydwanu. Zabierze wasze najlepsze ziemie, uprawne winnice i sady oliwkowe, a podaruje swoim sługom. Za siebie waszej winnicy obciąży dziesięciną i oddaj ją swoim dworzanom i sługom. Tak, jeszcze jest drugie tyle tego cytatu. To wyliczenie świadczeń wobec władzy ma charakter satyryczny i oczywiście brzmi dość aktualnie, bo powszechnym zjawiskiem w dziejach świata jest rabunkowe opodatkowanie w wielu uciążliwych formach. Powszechne jest też to, że rządzący i poplecznicy bogacą się kosztem poddanych. Te formy są oczywiście zmienne, dziś mielibyśmy na tej liście tam PIT, CIT, VAT, akcyza, podatek od nieruchomości, popyt do wojska itd. W każdym razie nadmierne podatki, która biurokracja, to są stałe cechy państwa. No, z cytatów biblijnych to jeszcze takie dwa mniejsze. Książę ubogi to rozsądek, bogaty jest wzdzierstwo. Bezus podatkowy to rozwój głupota z Księgi Przysłów. Tam to było z pierwszej Księgi Samuela. Który buduje państwo sprawiedliwością, a niszczy uciskiem podatkowym. Też Księga Przysłów. No i teraz przejdźmy do dzisiejszego stanu rzeczy. Państwa okradają nadal obywateli. I to było założeniem w marksistowskim socjalizmie, że pozbawia się w zasadzie obywatela majątku i dochodu. Podatki są rzeczą słuszną i potrzebną, ale póki służą koniecznym celom państwa, jak zapewnienie bezpieczeństwa i ładu prawnego, bo to służy wszystkim obywatelom. Wtedy można je zmienić. Natomiast w tej chwili oczywiście są za wysokie i źle wykorzystane i już na pewno przekroczyły granicę między podatkiem a kradzieżą. No wiadomo, że ta połowa środków całego kraju, jaką dysponuje sektor publiczny, jest wydawana marnotrawnie. Co wynika ze złych praw, z kosztów utrzymania biurokracji, z jej nieudolności, no i z nadużyć. Efekt jest więc nieproporcjonalny do kosztów. Od strony ekonomicznej to jest złe wykorzystanie zasobów, od strony moralnej kradzież i wyzysku. Obywatele państw stronach opiekuńczymi myślą, że coś od nich ekstra dostają. W rzeczywistości za pieniądze oddawane w podatkach i składkach mogliby na ogół to samo kupić, jeszcze by sporo zostało. Korzystają na tym systemie tylko ci, którzy dostają specjalną pomoc od państwa, czyli przedwcześni emeryci, fałszywi renciści, nieopłacalne gałęzie przemysłu i rozmaici naciągacze. Ważnym sposobem okradania obywateli jest też powodowanie inflacji, czyli spadek wartości oszczędności. No, główną przyczyną jest zbytnia emisja pieniądza, a po części kierowanie go przez sektor bankowy. Przypomina się ten kryzys włoski. Następnie. W Polsce nie dokonano zasadniczej zupełnie rzeczy reprywatyzacji, bo w krajach komunistycznych państwo kradło wprost, konfiskując majątek, fabryki, domy, ziemię. Zwrócono je w części krajów, ale w Polsce nie. Obecne rządy, tak jak paserzy, obracają tym majątkiem i tolerują jego zdobywanie. A tymczasem nawet dziś byłby możliwy zwrot w naturze, choćby w formie zastępczej. A zamiast tego proponuje się niewielką rekompensatę pieniężną, a co to znaczy? Że władza zatrzyma pochodzący z kradzieży majątek, a przy tym okradnie ogół obywateli, zmuszając ich do zrzutki na odszkodowanie. Największy zasięg ma dziś okradanie przez system emerytalny. System emerytalny działa na zasadzie piramidy finansowej. W zamian za wysokie podatki i składki, które służą finansowaniu emerytów i innych świadczeń dzisiaj, obiecuje się pracującym, że w dalekiej przyszłości inny rząd im z kolei zapłaci, ściągnąwszy pieniądze z tych, co będą pracowali.
Ponieważ i co się dzieje potem? Póki jest przyrost naturalny, to jeszcze to następne pokolenie jest w stanie udźwignąć ciężar emerytur, ale jeżeli następne pokolenie jest mniejsze, to już nie jest to możliwe. System się załamuje, a pieniądze są już wydane. I tak będzie z nami, bo dziś Polka ma młoda na 1,3 dziecka. No, tak jak Zachód, poratujemy środowiskami zewnętrznymi. Zresztą po to otwarto Unię Europejską na te mniejsze kraje, żeby co lepsze ściągnąć do siebie, żeby pracowali na emeryturach niemieckich i angielskich. W każdym razie, ponieważ dużą część pieniędzy z tych składek zabiera inflacja, biurokracja, wsparcie dla wybranych, nikt, kto pracuje normalnie do osiągnięcia wieku emerytalnego, nie uzyska tego, co płaci. Lepiej by wypadł na oszczędzaniu w banku, a jeszcze lepiej na zakupieniu złota. Co więcej, te wysokie podatki i składki zniechęcają do posiadania dzieci. A skutkiem tego jest kryzys demograficzny. Wprawdzie ten zmniejszanie się rodzin ma też inne przyczyny, ale jednak główna jest taka, że jak rodzice zapłacili, oddali 2/3 przychodu na państwo, no to już rezygnują nawet nie z czwartego czy trzeciego dziecka, ale ten z drugiego. Bardziej, że matka musi chodzić do pracy. Nie bardzo musieli się zajmować fizycznym potomstwem. Skutek jest taki, że przyszłych emerytur nie będzie mógł to płacić. Szkoda, że tu nie ma większej liczby studentów, bo bym zachęcił do tego, że do stójki dzieci będą głodować na starość. Tak będzie, proszę Państwa. Ja jeszcze się załapię te roczniki, które nie będę utrzymywać, nie są takie małe, ale obecna młodzież z tymi tak bezdzietna, to może bardzo coś w swojej sytuacji za 50 lat. Bo żaden system emerytalny na to nie pomoże, bo każdy system emerytalny jest oparty na przyszłej pracy. Jeżeli ludzi nie będzie, nie będą efektywnie pracowali, no to nie będzie na emerytury. To absolutnie nieuniknione. A głównym źródłem efektów jest jednak rozumna praca ludzka i mniejsza ilość ludzi mniej pracuje. No, co z tym wszystkim zrobić? Wiele razy słyszałem zdanie, że biurokracja jest wszędzie i tak być musi, bo jest z niej pewien pożytek. To zwłaszcza mówią urzędnicy i politycy. To mi się przypomina się bajka Ezopowa. Jeszcze proponuje lisowi, że go oczyści z kleszczy, a lis na to, że nie warto, bo przyjdą nowe, jeszcze nie napite. Ta bajka portretuje argumentację skorumpowanych biurokratów. I tak wszyscy będą was okradać, machnijcie na nas ręką. A bajkę Ezopową cytuję dlatego, że wśród moich zajęć rozmaitych jest też kultura starożytna i kompletne polskie tłumaczenie tychże bajek Ezopowych. Proszę Państwa, tak być nie musi, bo istnieją kraje z małym obciążeniem fiskalnym. No rekord to są Stany Zjednoczone z wieku XIX, kiedy wydatki władzy wynosiły 7% władzy federalnej i stanowej. We wczesnym cesarstwie rzymskim kilkanaście procent. Dziś Tajwan i Singapur mają najniższe opodatkowania. Jak widać, taka sytuacja charakteryzuje kraje silne i praworządne, ale nie interweniujące w gospodarkę i nie podejmujące większych zadań socjalnych. Ale nawet w przypadku tzw. państw opiekuńczych, czyli socjalnych, występują różnice.